odkryłem coś niesamowitego. Otóż można zmienić tryb, w jakim działa muzyka w tej grze. I wcześniej było ustawione zdarzenie, a teraz ona będzie leciała cały czas. Także witam wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu, ja jestem Avres. To jest... nie Medieval Dynasty, to jest Farmers Dynasty. I mówię to, że to nie jest Medieval Dynasty z uwagi na to, że tak naprawdę witałem się z wami już chyba dwukrotnie. I za każdym razem nie wiem czemu wychodziło mi Medieval Dynasty. No ale tak jak wspomniałem, jest to Farmers Dynasty i chciałem tak naprawdę ogarnąć to pole poza odcinkiem i w gruncie rzeczy zaprosić was już, czy też powitać was w momencie, kiedy ogarnę to wszystko. Niemniej jednak wyszła taka mała rzecz i jestem bardzo ciekaw, co o tym myślicie i czy jesteście w stanie mi pomóc. Otóż... Czekajcie, muszę wrócić. Otóż jest taka maleńka sprawka. Otóż... Ruszasz się za szybko. Wiem, ja muszę dojechać po prostu, dlatego tak. Jest taka rzecz. Otóż spójrzcie na to. Coś tu się sypie. Jest ktoś mi w stanie powiedzieć, co to takiego jest i czy to jest naprawdę tragicznie, że to się tak sypie, czy raczej jest jakaś maszyna, która powinna to zbierać, czy to nie jest jakieś coś potrzebnego? Coś można z tym robić w ogóle? Ktoś wie? Jeżeli ktoś wie, będę bardzo wdzięczny za pomoc i bardzo wdzięczny za to, że faktycznie się udziela i że faktycznie chce mieć wpływ również na farmę. Nie tylko na naszą osadę, ale również na farmę. No ale... tak jak powiedziałem, chciałem to zrobić poza odcinkiem, także ja ogarnę to pole i myślę, będziemy się słyszeli w momencie, kiedy już to pole zostanie ogarnięte. A w ogóle to się też zacząłem zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie wziąć kosiarki w dłoń i nie pościnać tej całej trawy, która jest tam w naszym domku, czy też wokół naszego domku. Bo jakoś tak, kurczę, nie leży mi to, no. Jakoś tak brzydko to wygląda wszystko. Dobra, żeby nie popełnić tego błędu, co ostatnio. W sumie. Przyczepa jest pełna, no wiem. Wiem, że jest pełna. Dobrze, to co? Wysiadamy. Musimy wysypać to wszystko. Jak znajdziemy sklep, w którym będzie można to sprzedać, to jak najbardziej to sprzedamy, ale póki co jesteśmy trochę w plecy, bo nie mam pojęcia, gdzie to się sprzedaje. No ale, w każdym razie... Pyk. Wysyp to wszystko. Już? Całkiem sporawo tego było. Trzeba przyznać, że całkiem sporawo. A bo tu w ogóle się da wjechać i wyjechać chyba, nie? Czy coś takiego? Trochę to chyba popsułem. To ja bym chciał tym jakoś tak zaparkować, żeby móc z tym wyjechać od razu, w razie W. Tak, na przykład o w ten sposób niech będzie. Dobra, sztosik. To co? Bierzemy... Weź zamknij te drzwi. Przeciąg jest. To nie jest to doła, hehehehehe. A tak naprawdę to tak. Tu jest nasz Ferrari. No ale dobra. Co teraz będziemy robili? Teraz musimy na pewno znaleźć jakieś miejsce, w którym można sprzedać to wszystko. Nie wiem jeszcze, gdzie to jest. Więc... Póki co... Trzeba poszukać jakiegoś miejsca, gdzie mamy jakiegoś questa do zrobienia. Questa mamy do zrobienia na przykład, kurczę, tutaj. I dostaniemy za to obornik. Albo... Ja bym najpierw tu pojechał. Ja bym chciał zobaczyć, o co tutaj chodzi. Myślę, że to jest całkiem gitowa pomysł. Ciekawe, ile będą rosły te pomidory tak w ogóle.
No serio? Przez ten jeden durny kamień nie możesz przejechać takim samochodem? Przed nami piękna, malownicza kraina, niestety pada deszcz, ale nie powinno nam to psuć humoru ani niczego w ten deseń. Przed nami tak naprawdę piękna podróż, mamy malowniczą krainę, którą możemy sobie zwiedzać, tutaj mamy pole rzepaku, które nie wygląda jak rzepak. Tutaj mamy krówki na drodze. A my jedziemy, gdzie my jedziemy w ogóle? W miejsce, w którym jeszcze nas nie było, czyli... Tu by wypadało wyjechać na drogę. Może do tego kościoła pójdziemy, kurczę, zobaczymy o co chodzi. I w ogóle, jak stoimy z tym, z paliwem? Docierasz do town, coś tam, wiem. Powiedz mi, jak stoimy z paliwem. Całkiem spoczko, że nie ma źle. No dobra, czy tu możemy wejść? Do tego kościoła? No niby tak. Ale tu i tak, kurczę... To i tak chyba nam nie jest jakoś szczególnie niezbędne w tym momencie, albo tutaj nie ma tego questa chyba nawet. Dobra, ale jesteśmy tu, więc tu trzeba w prawo odbić. No i przejechać tędy. Dookoła, bo dookoła, ale jestem ciekaw też, czy przypadkiem czegoś nie znajdziemy po drodze, po kroju, nie wiem. Czegoś do zbierania siana. Jakkolwiek to się nazywa. Obok jednego z gospodarstw stary rozrzutnik do obornika. To na razie nie, to na razie nie. Ja bym chciał coś innego znaleźć. Ja bym chciał znaleźć... Czekaj, to my jesteśmy w tym miejscu. Łe, to jeszcze przed nami całkiem spora droga. Tym obornikiem to my się zajmiemy później. I ciekawe, czy dużo jesteśmy w stanie zarobić na takich... Docierasz do New Fields. Okej. Okay. Ciekawe, czy jesteśmy dużo w stanie zarobić na takich rzeczach właśnie, jak kurczę sprzedaż tego zboża całego. Obok jednej ze stodół zauważasz starą przyczepę na siano. Kurde, mogliśmy tu przyjechać traktorem. Ech. Czekaj, bo tutaj były dwie rzeczy. Maszyna do nawożenia. Czy można coś podpiąć pod ten samochód? To mnie też zastanawia. Hello, handsome. I'm Lydia. What? Co tu się odwaliło? Cześć. Hello, Lydia. Just wondering if you need any help. I'm looking for work. Well, since you ask, yes, I need help, but I'm afraid you can't do it. Ooh, dajesz. Just tell me. I can do a lot. Farming, building, you name it. So sweet of you. But my problems are of a very different nature. Dawaj. You know, there is a man. Ah. I mean, I. Come on now, you can tell me. Well, he's so charming and handsome and so lovely. I would love to ask him to dance on Saturday night, but I am so ashamed to do it myself. O Boże. In fact, I'm even scared to talk to him. Though I would love to so much. I think I can talk to him, but I don't work for free. Anything, sweetie. Anything. What would you like? Nie powiem głośno, bo się wstydzę. Is this fertilizer here available? If you help me, I won't need it anyway. I mean, if you do help me. I'll see what I can do. Who's that gentleman of yours? Księdzem. His name is Will. William. He lives down by the road. Beautiful house. You won't miss it. I'm on my way. Dobra, dajesz. Gdzież to trzeba się udać? Czekajcie. To wyłączymy. Najlepiej w domu? Nie, nieśmiała Lidia. Mieszka przy tej ulicy, ale gdzie?
What? Udaj się do Williama. No dobra, ale gdzie to w ogóle jest? To jest przy tej ulicy. Żartujesz w tym momencie. Przecież to w ogóle nie jest przy tej ulicy. O, dobrze, że przyjechaliśmy, kurczę, pick-upem. Nara. Jesteśmy tu, czyli wypadałoby wrócić na drogę i, kurczę... Dobra, wiem, przepraszam, wiem, nie chciałem. Czyli wygląda na to, że musimy pojechać tam, skąd żeśmy przyjechali. Super. Przejedziemy na skróty? Why not? Podjedziemy pod tą górkę? Pewnie. Pszenica, okej. Czy mogę przejechać po polu, które było... Tak, mogę. Dobra, czyli już coś wiemy. Można przejeżdżać po czymś polu, jeżeli jest zaorane, ale jeżeli ma zboże, to już nie za bardzo. Bo niszczymy uprawy i tracimy jakieś tam punkty. No, good to know. Daleko jeszcze? Kawałeczek. 98% paliwa, spoko. Aha. Tu mamy grzyba jakiegoś, to ja tego grzyba bym podniósł. Można? Można. Jest tu coś jeszcze? Kurde, niczego takiego nie widzę tutaj już więcej. W sensie na tym podświetleniu takim, bo... Za jakiś czas klikam ten prawy przycisk myszy, żeby zobaczyć, czy coś przypadkiem się tu nie znajduje, czy czegoś żeśmy nie pominęli. Ale chyba tu coś jest. Nie, to kwiatki zwykłe, dobra. Niestety zwykłe kwiatki. Samochód, wsiadaj do tego samochodu, proszę. Wiecie, niby to nie jest nic takiego wielkiego, ale kurczę, zawsze to te 1,5 euro. Nie, ile tam, 30 centów chyba kosztuje jeden grzyb. Tak, chyba 30 centów, no to zawsze to coś. Nie wiem, czy ryzykować przejeżdżać przez te tory, jolo! Dobrze. Trochę szaleństwo, trochę wariactwo, ale jest okej. No i żeśmy skrócili drogę całkiem ładnie. Podoba mnie się to. Podoba się to dla mnie. Ręcznik. Nie ma ręcznego. Zapomniałem, przepraszam. Dzień dobry. Hello. Can I help you? No, troszkę. Well, I was just driving by. Speaking of which, do you know a lady named Lydia up the road? Well, who doesn't? She's quite a beauty, but shy. I've been trying to talk to her and she seems to avoid me. Pity. Women. Listen, it is perhaps none of my business, but I am sure she'd be delighted if you asked her for a dance this Saturday. You say? But I trust me on this one. Serious. All right. This sounds great. What the heck, I will. Good luck. See you around. Sure, thanks. Spoko. Nie ma sprawy. Sterowanie klawiaturą. Tak, okej, okay, ale ja potrzebuję ten... trochę muzykę ściszyć. Bo podejrzewam, że będzie za głośna. A jak wygląda sterowanie ogólnie? Ruch do tyłu, bieg... Można biegać w tej grze? Aha, za bardzo się nie różni. No ale okej. Okay. To co mamy teraz zrobić? William bardzo chętnie przekaże jej dobre wieści. Dobra, to wiecie co? Czy my jesteśmy gdzieś obok naszego domu? No w sumie to tak. To ja bym się przeniósł właśnie do traktorka. I tym traktorkiem tam pojechał. Trochę to będzie trwało.
ale myślę, że to będzie na pewno znacznie, znacznie lepsza opcja. Odczep, przyczepę. Że będzie to znacznie lepsza opcja niż tak naprawdę, kurczę, jechać tam pick-upem znowu. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Tu. Czyli by wypadało znowu jechać tędy, tutaj. Okej, okej, okej. Damy radę. No ale te 23 na godzinę, ło boziu. Ile mamy paliwa? 78%, okej. Chociaż w sumie może to dobrze, żeśmy tam pojechali pick-upem. Z uwagi na to, że na przykład no podróż w tamtą stronę i do tego gościa nie trwała miliony lat. No bo nie oszukujmy się, jedziemy teraz 24 na godzinę, 22, 23. Tak, 23 teraz. Także no 2-3 razy wolniej niż pick-upem. Zatem no nie będę ukrywać, przyjemniej się jechało tym pick-upem niż tym. I mam cichą, naprawdę cichą, no krzykliwą nadzieję mam, że inny traktor równa się wyższa prędkość i cokolwiek, nie wiem. Bo kurczę, jazda 20 na godzinę mi się nie uśmiecha tak naprawdę przez całą rozgrywkę, jeżeli mamy zbierać jakieś różne maszyny. Ja wiem, że w trakcie pracy to inaczej wygląda i inaczej się to rozkłada. Ale no kurczę, w tym momencie to jest to dość uciążliwe, przyznam szczerze. Dzień dobry, krówki, mu, mu. No ale tak jak wspomniałem, okolica jest piękna, dźwięki traktora są całkiem przyjemne. I o dziwo, kurczę, w kombajnie na przykład ten dźwięk się urywał w pewnym momencie, jak się tak jechało. Jak to w ogóle wygląda? No tak jak najprostszy traktor, okej. No ale w każdym razie, dźwięki kombajnu się urywały w trakcie na przykład patrzenia przez taką kamerę, ale na traktorze cały czas jest. Więc dziwna sprawa dosyć. A ja bym chciał jeszcze zatankować ten traktor na przykład. Ile mnie to będzie kosztowało? Ja nie? Do pełna. 10 euro! A niech to. A jeszcze bym chciał zobaczyć, o co chodzi z tym. Bardzo jesteśmy zmęczeni? 67 snu, okej. Okay. Ja bym chciał zobaczyć, co możemy tu dostać. Hello there. Hey Jessica. Good morning. Tylko please don't break my heart. Pohandlujmy. Absolutely. Co mogę dostać od ciebie? Kawa, 5 żywienia. Myślałem, że energię mi podniesie. 5 euro za kawę. Nawet na stacji nie jest tak drogo. Ja nie chcę, ja podziękuję. A możemy cię pobajerować na przykład? Miłe miejsce do życia. Znasz najnowsze wiadomości jakieś? Plotki, ploteczki? Już nawet nie włączam telewizora. No to kurde bieda, no to nara. To nara, ja jadę po mój coś tam. No co, po co my jedziemy w ogóle? Tak, ja wiem, ale tutaj coś kurcze było i nie pamiętam, co to za machina była. Jakaś przyczepa chyba, czy coś. Że rozrzutnik do gnoju, czy coś tam. Daleko mamy jeszcze? Oj, troszkę. Przyznać trzeba, że troszkę. Ale możemy sobie skrócić drogę jadąc ten. Hmm.
Wiecie co, mam chyba pomysł, jak przyspieszyć cały proces zdobywania tych maszyn. Patrzcie, bo tutaj mamy jedną tą babeczkę, co nie? I od niej coś tam dostaniemy. I tu jest jeszcze jedna babeczka, która też może nam coś tam dać, jak do niej podejdziemy. I myślę, że możemy sobie odebrać to coś, podjechać tutaj, przenieść się do naszego domu, wziąć drugi traktor, drugim traktorem przyjechać tutaj, zrobić to coś, odebrać to coś, przejechać się jednym tu, a potem przenieść z powrotem tutaj, do tego tutaj. Myślę, że to jest genialny plan. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi tak dokładnie. Cześć. Tak. Powiedz mi jeszcze, gdzie jest to coś, co mogę sobie odebrać. Ach, to! No posuń się. Kobieto. Jak się zmienia widok, ty. Dobra. Okej. Okay. Podłącz. Brym, brym, brym. I taki dynks mamy teraz. I jest super. I, co najlepsze, to tu jest jeszcze jeden quest. Właśnie to. Poznaj Becky. I Becky też możemy poznać. I myślę, że możemy ją bardzo chętnie poznać. Ha, to pamiętam, że dzięki temu, że jest nawóz, to kurczę, lepiej nam będą szły uprawy, tak? Czy coś takiego. No dobrze, zaraz to ogarniemy, zaraz się tym zajmiemy. Co gorsze, pick-upa żeśmy zostawili tam przy tamtym gościu, więc trzeba będzie go odebrać w końcu. No ale dobra. Siemano, powiedz mi, w czym ci mogę pomóc? Siemasz! Don't mean to be rude, but I have my hands busy. Masz strasznie wysokie czoło, nie wiem, czy ci ktoś to mówił. And there's so many things to be done. Well, perhaps I can help. I'm looking for work. And you don't work for nothing, do you? Sorry, can't afford new workers. So what about this old hay trailer? Czekaj. Nie możesz sobie pozwolić na nowych pracowników, ale wolisz mieć takich, którzy się nie znają na robocie. Brzmi sensownie. What do you say? Kurczę, pominąłem etap, w którym mówiła, co ona chce. No i dobra, czego ona chce? A, naprawić stajnie i takie tam. Dobra, to zróbmy to tak, jak mówiłem. Czyli przenosimy się do naszej... co to jest? Header do kukurydzy to mnie nie interesuje. Kosiarka do trawy. Jakaś brona. Gdzie jest ten drugi... traktor. A da się stąd jakoś tak w miarę sensownie wyjechać, czy nie do końca? A, to już mamy odpowiedź, nie do końca. Dobrze, w takim razie wyjedziemy stąd przez jedne drzwi. Będę wdzięczny. Uda się, nie uda się? Udało się! Mistrz kierownic. Te drzwi są tam otwarte? Tak, są otwarte, chociaż nie wiem dlaczego. No ale spoko. To podjedźmy tym traktorkiem sobie tam. Gdyż tak jak wspomniałem, no... będzie to całkiem spoko, myślę. Całkiem spoko ułatwienie. Gdyż, no tak jak mówiłem, chciałbym podjechać tym traktorem teraz tam i tak samo jak w tym momencie się przeniosłem, tak samo się przeniesiemy znowu, odbierając tamtą przyczepę. I dzięki temu będziemy mogli łatwiej wrócić po ten dynks do rozrzucania gnoju. Jakkolwiek to się nazywało. W ogóle strasznie śmieszne są te kółeczka. Ja tak rozumiem ideę takich kółek, na przykład w kombajnie. Ale w traktorze? Trochę to średni pomysł chyba, jak jedziemy i tak do przodu, co nie? Tak mi się coś wydaje, że taki... no kurde, tak średnio stabilnie chyba. Znaczy, możecie mnie poprawić, bardzo chętnie usłyszę jakąś reprymendę na ten temat, jeżeli ktoś się zna. I jest w stanie powiedzieć, że no ale to jest na przykład, kurczę, świetna technologia do czegoś tam, to bardzo, bardzo chętnie tego wysłucham, ale no póki co, to tak kurczę mi się wydaje to być bardzo głupim pomysłem i rozwiązaniem, że te kółka są takie, tak blisko siebie.
O Boże, ten traktor w ogóle wygląda jeszcze bardziej topornie niż tamten. Ui. A lampki? O, lampki są mocne. Właśnie, kurczę, zjeść trzeba, no przecież. Zjedz zupę. Ile mamy benzyny? 98%. Dobra. A no tak, bo żeśmy tym w sumie praktycznie nie jeździli, więc... Nie dziwota. Wszystko wszystkiemu, ale i tak brakuje mi w tej grze jakichś perków, dzięki którym na przykład szybciej naprawiamy, albo coś takiego. Byłoby to naprawdę, naprawdę mega użyteczne. Co, wszystko? Nie, jeszcze tutaj podłoga, dobra. Wszystko? Nie, jeszcze to. Okej. To jeszcze gdzieś coś jest nie teges. Cała ta strona, serio? No, o, dziękuję bardzo. No i super. Wróć do beki po zapłatę. Kurde, niby takie coś, ale... Szybciej poszło niż zazwyczaj. Cześć. All done. All done. Thank you. You may take the trailer. And here's buziaczka? Thanks. I'll see you around. Wygląda na to, że nie. Becky chyba naprawdę bardzo cię lubi. Sztos. Dobra, cofnij, podłącz. Brym, brym, brym i jedziemy z powrotem. Jedziemy stąd. Otrzymujesz przyczepa oraz 100 punktów społecznych. Kurde, myślałem, że jakąś kasę dostaniemy. Lipa, trochę jestem zawiedziony. Dobra, to jest super, bo mamy przyczepę na siano. I bardzo fajnie, tylko kurde, czym to siano zebrać? Czy nie wiem, widłami, sami? Czy coś? Jak tak, to trochę smutno. Czy kombajnem się to zbiera? Kurczę. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Tu i tu mamy jeszcze jedną... Aha, jeszcze jedną misję mamy. Obornik. To przepraszam, obornik to nie jest to samo co ten do nawozu? To się naprawdę aż tak bardzo różni od siebie? No mniejsza. Sprawdzimy to zaraz po tym, gdy przyjedziemy tamtym traktorem. Jak przejedziemy tamtym traktorem, to pojedziemy tu po questa, zobaczymy o co chodzi, cofniemy się do naszego domku. No, po drugi traktor podejrzewam. I właśnie, kurczę, w ten sposób zdobędziemy te przedmioty z tej części wyspy, chciałem powiedzieć, ale miasta. W ogóle jedziemy po czyimś polu, tak by the way. Fajnie. Ciągnik, na ciągniku rolnik, a w ciągniku rolnik worek ma. W tym worku są buraki, choć chce rolnik w krzaki, nie może, bo w mieście wciąż buraków brak. Ty. Dla tych, co kojarzą piosenkę, gratuluję, macie plusika. Dla tych, co nie kojarzą, polecam nadrobić. Przepraszam, którędy tutaj przejechać? Tędy chyba najszybciej będzie i najlepiej nawet przy okazji. I tak sobie myślę, że zostawimy tę przyczepę tutaj z uwagi na to właśnie siano, kurcze, całe. Które trzeba będzie zebrać niedługo. Więc myślę, że to tutaj tak zostawimy sobie, tak cykniemy. I patrzcie, tutaj tego czegoś nie ma.
A tutaj leżą takie kubki rzeczy. Nie wiem, kurczę, dlaczego. Ale no mniejsza. Jesteśmy już na miejscu, mamy jedną przyczepkę, no to teraz się przenieść trzeba na... drugą. Tak, wygląda na to, że trzeba zejść z pierwszej, żeby w ogóle wejść móc na drugą. No ale w tym momencie co? Jedziemy zobaczyć tego questa numer 3. Na czym on będzie polegać? Aż podejrzewam, że no co, no standardowo. Napraw mi stodołę, albo napraw mi... kurczę, nie wiem, kultywator, czy rekultywator, czy pług, czy cokolwiek. Robisz się lekko głodny. No dobra, no to coś zjemy. Tempomat, jedź. Dziękuję bardzo. Także słyszymy się na miejscu przy odbieraniu questa. Docierasz do Redberry. Czyli że co, do żurawiny? Czy Redberry to nie jest żurawina? No nieważne. Zatrzymaj się. Zostaw to tutaj, bo dlaczego nie? Sprawdźmy tego questa całego. I to co tu... taki dings, taka beczka w sensie. Na wozie do siana, super. Cześć, w czym ci pomóc? Looking for a job. Actually, I could use that manure spreader over there. Interested? Know anything about construction? Repairs? Kościu, tyle co ja już tu naprawiłem. Sure, I'm quite skilled. Good to hear. All right, I'm in between travels and these buildings need a lot of work. Fix them for me and the spreader's yours. Okay. No pewnie. Sounds fair. Spoko. Will do. Ale nie teraz. Zrobimy to później. Bo co tu jest do naprawy? Aha, nawet dom chcesz naprawić. Ty wariacie, ty. Czy inną tam stodołę. Ale to najpierw... najpierw należałoby, myślę, tam pojechać do domu, do nas. Żeby odłożyć to. I przyjechać jeszcze raz. Troszeczkę to jest strasznie, troszeczkę strasznie, tak. Troszeczkę przyznać muszę monotonne. Ale mogę sobie odpalić tempomat i niech sobie jedzie. I w tym czasie zacząć oglądać jakiś serial może, czy coś. Także słyszymy się... kurczę, no jak będę już odbierał tam to coś tam. No dobra, moi drodzy, mamy to. Udało się wykonać wszystkie niezbędne naprawy, jakich wymagał od nas Frank, bo potrzebował naprawić ten budynek i tamten budynek. Także no, super. Masakra. Przyznam szczerze, że to jest jakaś masakra, nie? Chociażby z uwagi na to, że... gdzie jest traktor? Ach, tu jest. Dobra, dobra. Już myślałem, że kurczę, cofnęło go gdzieś do bazy czy coś. Gdzie do bazy? Do domu. Sam jestem jak ta baza. Dobra, można jechać? Można jechać. Wspaniale. No to co? To ja się biorę za przejazd, bo no nie mała wycieczka nas czeka. Także ja wracam na dobrą drogę. I słyszymy się już w naszym domu. Chciałem powiedzieć znowu w naszej osadzie. Kto tu postawił ten płot? I dlaczego? Przepraszam, jak stąd wyjechać? Ach, tędy, okej, okay, okej, okay, okej, okay, fałszywy alarm. O ja! Ale fajne. Wiem, że jest ogólnie noc i ledwo co widzicie, ale w momencie, kiedy faktycznie mamy tą drogę polną, to zbierać się na nich może woda w trakcie jak pada. Fajna rzecz. Nie wiem, że to jest niby nic, ale ciekawe, ciekawe. Daleko jeszcze mamy? No, w sumie niezbyt. A, mam tu zaznaczone, no tak, 200 metrów. I co ciekawe, nadal nie znalazłem miejsca, w którym można sprzedać te zboże.
Więc naprawdę, jeżeli ktoś ma pojęcie, gdzie się powinno z tym czymś pojechać, żeby to sprzedać, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. Ale póki co... to jesteśmy w domu, w końcu. Home sweet home. Cyk. A z uwagi na to, że jesteśmy zmęczeni, trzeba by się cofnąć do domku i kimnąć troszeczkę. No i dobra. Wypoczęci, zwarci i gotowi do dalszej pracy. Niemniej jednak dalszą pracą i poszukiwaniami miejsca, w którym możemy sprzedać nasz rzepak, zajmiemy się już w następnym odcinku, także to byłoby na tyle. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Trzymajcie się i do następnego. Hej!